tym roku również od 10 października, tak jak i w ubiegłym była ta korekta, tak i w tym roku od 10 października 2020 roku obejmuje delikatną, można powiedzieć, korektę, bo trudno powiedzieć, znaczy na pewno to jest większa kwota niż była w ubiegłym roku. Jest to woda o 14 groszy, a ścieki o 8 groszy. Także, tak jak Państwo widzicie, powiem tak, koszty te wszystkie, które były brane pod uwagę w 2018 roku, były niewspółmiernie inne niż jesteśmy w obecnej sytuacji. W ciągu tych 3 lat diametralnie zmieniła się sytuacja po części i na rynku pracy, ponieważ najniższa krajowa poszła dwukrotnie, bodajże w ciągu tych 3 lat została zwiększona, ale przede wszystkim, co nas dotyczy najbardziej i najbardziej jako firmę, spółkę odczuwamy, jest przede wszystkim zwiększenie kosztów energii elektrycznej, gdzie w stosunku do roku 2018 nawet około 50% był wzrost w ubiegłym roku. W tym roku jeszcze nie wiemy, jaka będzie cena, ale na pewno będzie oscylowała w tych granicach. Także tu i w tej taryfie niestety jeszcze nie ujęta jest, te koszty nie są ujęte ze względu na to, że ta taryfa była wniosek składany w 2018 roku. Ze względu na dobro naszych mieszkańców wspólnie tu z panem prezydentem przede wszystkim ustaliliśmy, no i tu jako zarząd nie zmienialiśmy tej taryfy mimo tych kosztów, także jesteśmy na tej taryfie z 2018 roku. Tegoroczne stawki opłat za wodę i ścieki są efektem wprowadzonych kilka lat temu ustawowych zmian. W ich efekcie to już nie samorząd ustala ich wysokość, a państwowa spółka Wody Polskie. Od 2018 roku przepisy zmieniły się w związku z wprowadzeniem taryf. Nie chodzi o podwyżki, bo taryfy mogą być różne. Mogą być podwyżki, obniżki na stałe. Być w tej samej taryfie możemy operować w ciągu tych 2 czy 3 lat. W tej chwili od 2018 roku taryfa jest 3-letnia. I od tamtego czasu zatwierdza na nasz wniosek, tak jak i wcześniej radni miejscy zatwierdzali taryfy na nasz wniosek, tak jak i teraz na nasz wniosek taryfy zatwierdza raz na 3 lata Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie. Jest to instytucja centralna i biorąc pod uwagę praktycznie te same czynniki, które wcześniej my do taryfy oczywiście braliśmy, czyli wszelkiego rodzaju koszty, wszelkiego rodzaju inwestycje również, także też teraz składamy taki wniosek i raz na 3 lata taka taryfa jest uwzględniana i z tak zwanym rocznym, tak jakby z tak zwanym rocznym przejściem, że co roku jest korekta tej taryfy. O ile indywidualni odbiorcy, czyli właściciele domów prywatnych, zmiany w wysokości opłat już widzą w rachunkach, to mieszkańcy zasobów spółdzielczych poznają je przy najbliższych rozliczeniach za te media. Każda spółdzielnia ma swoją politykę rozliczania z mieszkańcami z wodą, więc my nie ingerujemy w to. My możemy czy doradzić, czy ewentualnie gdzieś tutaj wesprzeć, ale nie ingerujemy w to, także spółdzielnie mają swoją politykę rozliczania z mieszkańców, z gospodarki wodą i ściekami, także mogę tylko powiedzieć, że średnio rocznie gospodarstwo domowe domu jednorodzinnego zużywa, taka przysłowia, tak jak pani redaktor powiedziała, rodzina czteroosobowa, gdzie średnio około 8 metrów sześciennych wody miesięcznie, czyli to jest około 100 metrów sześciennych w roku. Więc mówię, zwiększyło się woda o 14 groszy, także tu analogicznie można powiedzieć, że koszty roczne będą koło, no, w zależności kto ile zużyje, no ale około 10 zł rocznie. A ścieki 8 groszy, także tutaj będzie około, to trudno powiedzieć w zależności, czy jak jest rozliczane przez daną spółdzielnię, czy ewentualnie przez danego zarządcę budynków. Według prezesa Ostrowieckiej Spółki Wodociągowej ceny za te media są jednymi z niższych w regionie. Za to jakość wody dostarczanej z ostrowieckich ujęć jest najwyższa. Nie potrzebuje bowiem ona uzdatniania. Jesteśmy jedną z gmin, które mają najtańsze mają opłaty za wodę i za ścieki, także możemy śmiało powiedzieć, przede wszystkim też tu warto dodać o jakości wody, że my jesteśmy jedną z nielicznych spółek i wytwórców wody, gdzie nie mamy stacji uzdatniania wody, nie uzdatniamy tej wody, nasza woda jest ze źródeł podziemnych w naszych ujęć na kątach dynkowskich, gdzie
gdzie jakość tej wody jest ciągle monitorowana przez nasze laboratorium 365 dni w roku i nasze ścieki również są monitorowane, tak żeby tu dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Ta woda jest bardzo dobrej jakości i spokojnie może konkurować z wodami mineralnymi z marketów czy z dyskontów, także tutaj jesteśmy, no, nasi goście, którzy przyjeżdżają spoza Ostrowca, od razu to zauważają, także jesteśmy tutaj, mówię, i liderem w jakości wody przede wszystkim, no i jedną z nielicznych, w takich cenach możemy poruszyć się takimi cenami za metr sześcienny wody i odbiór ścieków. Zgodnie z ustawą, nowa, kolejna 3-letnia taryfa opłat za wodę i ścieki będzie ustalona w przyszłym roku. Smutna informacja dotarła do nas w ubiegłym tygodniu. 12 listopada zmarł bowiem Kazimierz Kocowski, żołnierz Armii Krajowej, wieloletni prezes Ostrowieckiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK imienia majora Jana Piwnika Ponurego. Kazimierz Kocowski urodził się w Warszawie, gdzie spędził lata dzieciństwa. Jako 11-letni chłopiec walczył w Powstaniu Warszawskim. Podczas jednej z akcji wybuch butelki z benzyną natrwale uszkodził mu wzrok. Od wielu lat działał społecznie w naszym mieście. Był częstym gościem w szkołach i przedszkolach, gdzie swoją postawą świadczył, jak wyglądał prawdziwy patriotyzm. Przez lata dbał o pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych. Szczególne miejsce w jego działalności zajmowało krzewienie pamięci o członkach Ostrowieckiego Koła, żołnierzach AK. Kazimierz Kocowski odszedł na wieczną wartę, przegrywając walkę z COVID-19. A jego pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek w kolegiacie pod wezwaniem Michała Archanioła. W niedzielę piłkarze KSZO 1929 wywalczyli w Łagowie 3 punkty. Pokonali oni wyżej notowanego rywala ŁKS Łagów 1-3. Bramki dla naszego zespołu strzelił Szymon Stanisławski, a dwie Wojciech Trochim, w tym jedną z rzutu karnego. Gospodarze również uzyskali honorowe trafienie z 11. Mecz rozpoczął się dla Ostrowczan bardzo dobrze, bo już w trzeciej minucie fatalny błąd obrońców wykorzystał Szymon Stanisławski. Łagowianie nie zdążyli jeszcze ochłonąć, kiedy nasi piłkarze podwyższyli w 13 minucie wynik na 2-0. Po faulu na Zaklice sędzia podyktował rzut karny, który bez problemu wykorzystał niezawodny w tym sezonie Trochim. W 20 minucie meczu w polu karnym przy wybijaniu piłki Robert Majewski wyciął Amarildo, a rzut karny na bramkę zamienił Imiela. W 41 minucie spotkania ponowne dobre informacje napłynęły do kibiców KSZO. Po raz drugi na listę strzelców wpisał się Wojciech Trochim. Po rzucie wolnym egzekwowanym przez Marcina Kaczmarka w polu karnym ŁKS-u doszło do zamieszania, z którego skorzystał doświadczony Trochim. W drugiej połowie meczu obydwa zespoły stwarzały sytuacje podbramkowe, ale wynik już nie uległ zmianie. Po niespodziewanej wygranej w Przemyślu piłkarze ręczni w kolejnym meczu ulegli MUKS Zagłębie Sosnowiec 23-26. Beniaminek Sosnowca zagrał skutecznie w obronie i ataku. Przez całe spotkanie trwała wyrównana walka. Do przerwy to KSZO prowadziło jedną bramką, ale wynik 11-10 świadczy o słabej skuteczności obydwu drużyn. Szczególnie KSZO zmarnowało wiele akcji, które winny zakończyć się bramką. Podopieczni trenera Tomasza Radowieckiego w drugiej połowie szybko objęli prowadzenie 13-10. Wydawało się, że nasi szczypiorniści nabierają odpowiedniego tempa gry, ale tak się nie stało. Po raz kolejny nastąpił przestój w grze Ostrowczan, niewykorzystany karny, faule oraz gra w osłabieniu pozwoliła rywalom na zdobycie 4 kolejnych bramek. 5 minut przed końcem był remis, ale to Zagłębie w końcówce wytrzymało presję i dzięki skutecznym kontrom przeważyło wynik na swoją korzyść. Ciężki mecz, trudne zawody, spodziewaliśmy się takiego meczu. W obronie jak się mogę, aczkolwiek nie uszczęśliśmy się błędów oczywiście. W bramce średnio. Czeka nas dogłębna analiza tego meczu i wyciągnięcie wniosków. Dużo przestoju było w czasie tego spotkania, kiedy obydwie drużyny nie potrafiły zdobyć bramek. Takie były i w pierwszej, i w drugiej połowie, takie 5-6 minut, gdzie żadna drużyna nie potrafiła się przebić. No, mocna walka w obronie była, nie szczędziliśmy sobie, że tak powiem, ciosów i z jednej, i z drugiej strony. Było mocno, no ale nie usprawiedliwia nas
tej kwestii, że przegraliśmy, nic, bo za dużo sytuacji przestrzeliliśmy. Z tego co pamiętam, z prawego skrzydła ubiliśmy się 4 razy. Wychodzimy fajnie w drugą połowę, odskakujemy na 2 czy 3 bramki, nie pamiętam, mamy piłkę, żeby dorzucić jedną więcej, a my popełniamy jakiś niefrasobliwy błąd. Nie wiem, karny 1 czy 2 przestrzelone, no i sytuacje takie się mszczą. Drużyna Sosnowca jest bardzo doświadczona, także... Szkoda takiego meczu, kiedy no, traci się 4 bramki, dochodzi się przeciwnika, ma się go, no można powiedzieć, już takiego się zapał drugi oddech i nagle znowu siada. No to jest właśnie urok sportu. Podnieśliśmy się, było -3, doszliśmy na remis, tak jak powiedziałeś, no ale zabrakło zimnej głowy. Przestrzelone sytuacje i przeciwnik to wykorzystał. Także nie zawsze jest niedziela. Fajnie wygrać, cieszyliśmy się po meczu z Przemyślem. Uczulałem chłopaków na koncentrację, na konsekwencje w naszym graniu przez 60 minut. Tego dzisiaj gdzieś zabrakło. No ale mówię, pracujemy dalej, trenujemy i walczymy. Zdecydowanie spodziewałem się twardego meczu i przede wszystkim meczu gry obrony. I widać to było choćby nawet po wyniku, bo wynik 26-23. Nie jest to zbyt wysoki wynik, ale widać, że był spowodowany twardą, mocną grą w obronie jednej i drugiej drużyny. Dorzuciliśmy 3 bramki więcej, więc jesteśmy drużyną wygraną w dzisiejszym meczu. Były niuanse w tym meczu takie, że no były przestoje, żadna zespół nie potrafiła wyjść na przewagę. Wy wyszliście na przewagę, ale szybko ją straciliście. No nie ukrywam, gdzieś tam 2-3 błędy popełnione przez drużynę, ale też tak jak wiemy, no nie da się grać 60 minut bez błędów. Ta drużyna, która popełnia ich mniej, wygrywa i dzisiaj na szczęście my byliśmy tą drużyną. Zdecydowanie chyba, nie wiem, Kowalski 44, tak? Dobrze kojarzę? Tak. Tak, on chyba dawał takiego mocnego pędu zespołowi. Tak, oczywiście, jeżeli chodzi o atak, o obronę, ale ja bym nie wyróżniał żadnej jednej osoby. Zdecydowanie dzisiaj wygrała drużyna i cała drużyna walczyła. I ta, która, i ci zawodnicy, którzy byli na boisku, i ci, co byli poza boiskiem. Każdy dawał z siebie jak najwięcej i wynik końcowy jest dla nas zadowalający. Najskuteczniejszymi zawodnikami spotkania w naszej drużynie byli Wojkowski, Włoskiewicz, Jerzyna i Tkaczyk. Zdobyli oni po 5 bramek. Po spotkaniu zawodnicy wskazywali właśnie na brak skuteczności jako główną przyczynę swojej przegranej z Zagłębiem. Mecz walki od pierwszej minuty do końca, sporo błędów naszych w drugiej połowie. Myślę, że końcówka w momencie, gdy Grzesia nam przeciwnicy odcięli, troszeczkę ta gra się posypała. Co prawda mieliśmy sytuacje, no ale ich nie wykorzystaliśmy i myślę, że w tych kluczowych momentach właśnie te nietrafione sytuacje, nawet sam na sam był, to zadecydowały o przegranej naszej. Z wyniku niezadowolony był również Grzegorz Tkaczyk. W jego opinii zdecydowała o tym końcówka spotkania. No nie udało się do końca, nie tak sobie zakładaliśmy przed spotkaniem. Szkoda, że u siebie tracimy punkty, bo tak naprawdę ta wygrana w Przemyślu, jakby nie było niespodzianka, którą zrobiliśmy, w zasadzie poszła trochę na marne i tego bardzo szkoda. No zdecydowały jakieś tam błędy w końcówce, nierzucone sytuacje czyste, na które ciężko pracowaliśmy, no ale taka jest piłka ręczna, mecz błędów. My tych błędów popełniliśmy troszeczkę za dużo i Sosnowiec wywozi stąd punkty. Bardzo mało było w tym meczu kontr, wszystko takie pozycyjne, trzeba było wypracować. Z czego to wynikało? No mało było kontr, no bo też nie było aż tak wiele udanych akcji w obronnych, tak? Większość akcji kończyła się zdobyczą bramkową Sosnowca. Tutaj też mogliśmy się dużo lepiej zachować. Ta obrona dzisiaj nie funkcjonowała tak, jakby chociaż w Przemyślu.